18.30, Jacek Sobala, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie serwisu informacyjnego w telewizji Republika. Ten poniedziałek będzie pełen politycznych wrażeń. Jutro sejmowa sala plenarna zwana Siemens Areną usłyszy przemówienia dwóch premierów. Tusk i Hołownia zamiast korzyści dla Polaków wolą show i dlatego wprowadzona nie ustawą, a rozporządzeniem zerowa stawka VAT na żywność będzie obowiązywała tylko przez 3 miesiące. Przejmująca ceremonia wręczenia pokojowej Nagrody Nobla. Co teraz zrobi Biden i co zrobią demokraci w prezydenckim sondażu? Wybory wygrywa Trump. Drzewiej, czyli wcześniej, w naszej tradycji każdy dzień tygodnia miał swoje indywidualne i z góry przypisane rytualne znaczenie. Na przykład poniedziałek był szewski, bo kiedyś szewcy nie wylewali za kołnierz, no i stąd to się wzięło. Dlatego w poniedziałek, jak kazał obyczaj, nie wypadało niczego zaczynać, ale jutro na pewno się zacznie i w Sejmie usłyszymy przemówienie dwóch premierów. Konrad Chmiała. Głosowanie nad wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego przewidziano na godzinę 15. Jeżeli jego wynik będzie niepomyślny dla obecnego szefa rządu, wówczas w drugim kroku konstytucyjnym Sejm desygnuje nowego kandydata na premiera. Zgodnie z zapowiedziami większości parlamentarnej, misję sformowania rządu otrzyma Donald Tusk. Ten drugi krok nigdy dotąd w Polsce nie praktykowany, podkreślam. Więc jesteśmy tutaj pionierami, tworzymy historię procedur parlamentarnych. Program Koalicji Obywatelskiej zakłada realizację 100 konkretów w ciągu pierwszych 100 dni rządów. Po 15 października Donald Tusk rozpoczął kampanię wycofywania się z przedwyborczych obietnic. Jak wygramy za 4 lata wybory w taki sposób, który umożliwi nam i większość konstytucyjną i wykorzystanie wszystkich narzędzi parlamentarnych, to doczekamy się być może i tego. Ale na razie w tej kadencji nie ma o czym mówić. Moim zamiarem jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. 60 tysięcy. Będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc na pewno w ciągu 100 dni to się nie zdarzy. Tymczasem za rządów premiera Mateusza Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie realizowało swoje postulaty. Spełnione obietnice to m.in. dodatki społeczne, wzmocnienie obrony narodowej i obniżenie niektórych podatków. Wakacje kredytowe, zerowy VAT na żywność czy tarcza energetyczna. Te ustawy powinny być przyjęte przez Sejm, ale zamiast realnej pracy mamy popcorn show i igrzyska. Zero konkretnych pomysłów i odrzucanie gotowych rozwiązań tylko dlatego, że przygotował je nasz rząd. W ostatnim wydaniu Gazety Polskiej ukazał się raport Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich. Komisja wydała rekomendację, by nie powierzać funkcji państwowych Donaldowi Tuskowi i innym 4 osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo narodowe w rządzie Tuska. Między kwietniem 2010 roku a grudniem 2011 współpraca SKW-FSB prowadzona była bez formalnej zgody prezesa Rady Ministrów i potwierdzonej w dokumentach wiedzy ministra obrony narodowej. Porozumienie z 2013 roku było szkodliwe dla interesów RP, także pod względem pozostawienia w kolizji z zobowiązaniami RP wobec NATO. W istocie mamy dylemat, czy przy pełnej wiedzy, świadomości, na razie cząstkowej, ale już w tym wymiarze bardzo porażającej. Posłowie zagłosują za powrotem do władzy najbardziej prorosyjskiej ekipy, jaka rządziła Polską po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ostatni czwartek Sejm zmienił swój regulamin tak, aby głosowanie w tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym przebiegało przy użyciu urządzeń do liczenia głosów oraz poprzez podniesienie ręki. Wcześniej regulamin przewidywał wybór premiera za pomocą imiennych podpisanych kart wrzucanych do urn. Jeżeli premier Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, głosowanie w ramach drugiego kroku konstytucyjnego odbędzie się o 20. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Wczoraj na polecenie premiera minister finansów podpisał rozporządzenie, które przedłuża obowiązywanie zerowej stawki podatku VAT na żywność wprowadzonej tak zwaną tarczą antyinflacyjną od lutego 2022 roku. Przedłuża na 3 miesiące, bo obniżona stawka VAT na żywność będzie obowiązywać jedynie do końca marca przyszłego roku. Gdyby to była ustawa, tak jak chciało tego Prawo i Sprawiedliwość, to zerowa stawka mogłaby obowiązywać
na przykład przez cały rok, ale tego z kolei nie chciał Tusk. Więc Hołownia wybrał show i popcorn, a zapłaci za to społeczeństwo, czyli pani, pan. Zapłacimy my wszyscy. No tak będzie, bo chodzi o żywność. Minister finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0% na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin. Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka. Podpisane przez ministra Andrzeja Kosztowniaka rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w sobotę po południu. Jak czytamy we wprowadzonych przepisach, do dnia 31 marca 2024 roku obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w odpowiedniej ustawie. Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy 1 lutego 2022 roku w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją wynikającą ze wzrostu cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę. W piątek z hasłem „Czyńmy pokój” aż 3000 harcerek i harcerzy na krótko przybyło do Zakopanego, żeby dzisiaj momentalnie wyruszyć z powrotem w Polskę. Co ważne, nie wracają z pustymi rękoma, a dosłownie przyświeca im zbożny cel, przyświeca im betlejemskie światełko pokoju. Betlejemskie światło pokoju, płomień zgroty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, został uroczyście przekazany przez słowackich skautów harcerzom Związku Harcerstwa Polskiego w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Tegorocznej akcji towarzyszy hasło „Czyńmy pokój”. Harcerze przekażą go organizacjom skautowym z krajów sąsiednich – Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, a także na północ do Szwecji. Idea przekazywania betlejemskiego światła pokoju powstała w 1986 roku. Akcji patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z groty betlejemskiej, miejsca narodzin Chrystusa. Z Wiednia płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Dziś 10, kolejna smoleńska miesięcznica. O godzinie 19 zapraszamy na transmisję mszy. Rano na placu Piłsudskiego w Warszawie Jarosław Kaczyński wraz z delegacją polityków PiSu złożyli wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii smoleńskiej. Oczywiście uśmiechnięta Polska nie zrezygnowała z przeprowadzenia swojej zwyczajowej, obrzydliwej i odrażającej chucpy. Ostatnia miesięcznica rządów PiS. Wraku nie odzyskali, zamachu nie udowodnili, śledztwa nie zakończyli. Ale co zarobili, co nakłamali, co zniesławili, to ich. Tymi słowy pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i 95 osób, które 13 lat temu zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem, uczcił Radosław Sikorski, ówczesny minister spraw zagranicznych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim na czele co miesiąc składają wieniec pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. O 19 w warszawskiej katedrze Świętego Jana zostanie odprawiona msza w intencji ofiar katastrofy. Transmisję z mszy będzie można oglądać na naszej antenie. Jak wynika z najnowszego sondażu dziennika The Wall Street Journal, 47% Amerykanów deklaruje, że w wyborach prezydenckich zagłosuje na Donalda Trumpa. Natomiast Joe Bidena, kandydata demokratów i urzędującego prezydenta, popiera tylko 43%. I właśnie na ten temat relacja naszej korespondentki w USA Małgorzaty Szulc. Prezydent Joe Biden przebywa z wizytą w Los Angeles. W piątek para prezydencka przyleciała do Los Angeles w celu zbiórki funduszy na kampanię wyborczą. Dwudniowa wizyta rozpoczęła się spotkaniem w prywatnej rezydencji. Jak podaje Los Angeles Times, goście płacili za bilety od 1000 do $500,000. Nie zabrakło tam hollywoodzkich gwiazd jak Steven Spielberg czy piosenkarz Lenny Kravitz. Obecni byli także znani politycy jak Nancy Pelosi i bilioner John Caruso, a także gubernator Kalifornii Gavin Newsom i burmistrz Los Angeles Karen Bass.
Tradycyjnie demokratyczni oraz republikańscy kandydaci prezydenccy przybywają do Kalifornii na przedwyborcze spotkania z hollywoodzkimi elitami. W tym roku są one znacznie opóźnione z powodu strajków, które dopiero niedawno dobiegły końca. Podczas spotkania w Los Angeles w domu byłego ambasadora w Hiszpanii, Jamesa Castosa, Biden podczas swojej przemowy zaatakował Trumpa, twierdząc, iż jego wybór na prezydenta byłby zagrożeniem dla demokracji. Na co Trump, jak podaje CNN, od razu odpowiedział, że to jego przeciwnik polityczny, obecny prezydent, jest zagrożeniem dla demokracji. Szefowie kampanii fundraisingowej założyli, iż do końca roku uda im się zebrać $67 milionów na kampanię Bidena. Z Los Angeles dla Telewizji Republika, Małgorzata Szulc. Iranka Narges Mohammadi to czwarta laureatka, która podczas uroczystości wręczenia pokojowej Nagrody Nobla przebywa w więzieniu. Dzisiaj w Oslo nagrodę w jej imieniu odebrały jej dzieci, syn i córka. Mohammadi, której wymierzono karę 153 batów, odsiaduje 10-letni wyrok za walkę o prawa kobiet. Na dzisiejszej ceremonii obecny był również mąż noblistki. Jej rodzina od kilku lat przebywa na emigracji we Francji. Minęły już 122 lata od przyznania pokojowej Nagrody Nobla po raz pierwszy. Przyznano ją wtedy między innymi Henriemu Dunant, założycielowi Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W tym roku tę nagrodę otrzymała Narges Mohammadi, irańska aktywistka walcząca o prawa człowieka, znana między innymi ze sprzeciwu wobec obowiązku noszenia religijnego nakrycia głowy. Działaczka nie mogła pojawić się jednak na uroczystości, ponieważ od 2016 roku więziona jest przez islamski reżim. Nagrodę w jej imieniu odebrały jej 17-letnie dzieci, Kiana i Ali. Sois séparé, qu'on subisse des pressions. Wierzę, że demokracja i wolność to ważne wartości i mamy obowiązek za nie walczyć. Wiem, że nie zobaczę matki przez 2, 5 czy nawet 10 lat, ale chcę być optymistyczny i zachować wiarę w nasze zwycięstwo. Oczywiście nie chcę jej stracić, ale nawet jeśli to by się stało, to zawsze będziemy bardzo dumni z tego, co zrobiła i będziemy kontynuować tę walkę. Będziemy dawali z siebie wszystko, tak jak wielu Irańczyków w samym Iranie i na całym świecie. Niestety wiem, że pewnie nie zobaczę matki w najbliższym czasie. Kiedy widziałam ją ostatni raz, miałam zaledwie 9 lat. Teraz, gdy została jej przyznana Nagroda Nobla, rząd irański tylko zaostrzył swoje represje. Już teraz jest skazana na 10 lat więzienia, a każdy list, każde przemówienie tylko przedłuża jej wyrok. Szanowni kochani kierowcy, proszę uważać, na drogach jest naprawdę ślisko. Teraz jeszcze sport i pogoda, a po więcej aktualnych informacji zapraszamy na nasz portal tvrepublika.pl.